zrobiliśmy takie błędy, które nie powinniśmy zrobić i myślę, że nie jesteśmy przegrali ten mecz przez ten karny. Obiłeś głową słupek, oczywiście piłką po uderzeniu głową. Czujesz taki niedosyt, że to nie wpadło na 2-2? A próbowałem, nie się udało. Uderzyłem o poprzeczkę i co mam robić? Była ta okazja, mieliśmy jeszcze które okazje, ale myślę, że Jagiellonia dzisiaj stworzyła więcej okazji od nas. Czyli można powiedzieć, że sprawiedliwy wynik przy Kałuży. A można tak powiedzieć. To bardzo obniża morale zespołu przed przyszłotygodniowym meczem w Warszawie? No nie, my musimy w tym tygodniu zrobić analizę to, co zrobiło w tym meczu i przygotować się za ten następny mecz. I mam nadzieję, że w tym następnym meczu nie będę sobie powtarzał te błędy, które robiliśmy dzisiaj. Bardzo żałujesz, że nie będziesz mógł w tym meczu zagrać? No, tego najwięcej żałuję, co tego karnego żałuję też, że te karty, które dostałem. Myślę, że jeśli to biała ręka, ja musiałem dostać czerwoną kartę, a jeśli ręka nie biała, widzi się, że sędzia, nie chcę komentować, ale myślę, że to nie był karny, że sam, jeśli był ręka, musiałem dostać czerwoną, a nie żółtą kartę. To za co ta kartka biała w takim razie? Sędzia tłumaczył? Czy coś powiedziałeś sędziemu? Czy? Nie, nic mu nie powiedziałem. On powiedział, że to dlatego, co grałem ręką, musiałem dostać żółtą kartę. Ale ja myślę, że jeśli ręka była, to musiałem dostać czerwoną kartę.